i bracia. W naszych świątyniach podczas nabożeństw czerwcowych rozlega się wołanie do Jezusa Odkupiciela. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Zastanówmy się, czym jest ta bezpieczna wolność Kościoła. Secura cum incolumitate libertas, wolność pewna i nienaruszalna, jak to wyraża łaciński tekst aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Co jest gwarancją bezpiecznej wolności Kościoła? W czym się ona wyraża na co dzień? Pierwsza myśl biegnie ku wszystkim sytuacjom zniewolenia, które krępują Kościół w jego misji głoszenia Ewangelii, narzucają niezgodne z wiarą zasady postępowania i uniemożliwiają gromadzenie się na modlitwie. Myśl biegnie ku naszym siostrom i braciom, prześladowanym za wiarę, pozbawianym swobody wyznawania imienia Jezusa Chrystusa, zmuszanym do składania hołdu idolom tego świata. Pamięć przywołuje obraz chrześcijan piętnowanych za wierność Ewangelii i własnemu sumieniu, wykluczanych społecznie, wygnanych ze swych domów, pozbawianych środków do życia, zamęczanych na śmierć. Bezpieczna wolność oznaczałaby tu swobodę wyznania i kultu, nauczania i obyczaju. Doceniamy więc wysiłki kościelnej dyplomacji, wszystkie starania ludzi wpływowych i mających władzę, by zagwarantować wspólnotom wiernych bezpieczne współistnienie ze wszystkimi i swobodę w praktykowaniu wiary. Przyjmujemy jako dar Boży zabezpieczenie ekonomiczne i prawne spokojnego życia parafii i diecezji. Cenimy dobrych administratorów. Któż by tego nie cenił? A jednak trzeba powiedzieć, że bezpieczna wolność Kościoła to rzeczywistość o wiele głębsza niż zewnętrzna stabilizacja i swoboda. Bezpieczna wolność to nasza wewnętrzna pewność posiadania życia wiecznego dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. To nasycenie naszych pragnień życiem, które czerpiemy od Boga Ojca. Bezpieczna wolność to satysfakcja z postępowania zgodnie z planem Boga. To radość życia w mocy Ducha Świętego i zdolność poddania się Jego inspiracjom. Bezpieczna wolność to przylgnięcie do właściwego Pana, pójście za Nim i kierowanie się Jego Słowem. I to wyzwalające poczucie, że nasze życie jest w Jego rękach. O tym jest Ewangelia, cała Ewangelia i ten fragment dzisiejszy również. O wolności wewnętrznej, wynikającej z wyboru właściwego Pana, z uchwycenia się Jego obietnic i umiłowania Go. Nikt nie może dwom Panom służyć, mówi Jezus. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Od tego, komu powierzymy władzę nad naszym życiem, zależy nasza wizja wolności, którą realizujemy. Prawdziwa wolność Kościoła według Ewangelii
nie zależy od zdobycia ekonomicznych zabezpieczeń, ale od trwałego włączenia naszego kruchego i zranionego życia do tajemnicy Królestwa Boga, do tajemnicy Bożej sprawiedliwości i Bożej opatrzności. Tajemnice te odsłania przed nami i powierza je nam Jezus z wielką cierpliwością i dobrocią. Opowiada nam o nich w taki sposób, że możemy poczuć atmosferę Jego osobistej wolności i pogody ducha. Choć przecież Jego własna droga wiedzie na Golgotę, ku śmierci krzyżowej, On uczy nas całkowitego zdania się na dobroć Ojca Niebieskiego, na Jego wolę, w nadziei zmartwychwstania. Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Ojciec wasz niebieski je żywi. Przypatrzcie się liliom polnym. Bóg je przyodziewa. Tym bardziej troszczy się o was, ludzie małej wiary. Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do swojego wieku? Czemu się martwicie? Rzeczywiście, nie możemy dołożyć sobie ani jednej chwili do naszego życia, ale dzięki Jezusowi możemy wszystkie życiowe chwile zaakceptować i docenić jako dar od Ojca, tak jak Jezus. Także te chwile najtrudniejsze, w których manifestuje się nasza słabość i śmiertelność, niemoc i bezradność, grzeszność i niedomaganie. One też mają sens w naszej historii. Te uciążliwe doświadczenia, przyjęte z wiarą, stanowią odtrutkę na próżność i pychę, na marzenie o samowystarczalności i na iluzję panowania nad własnym życiem. Krzyż pozwala nam wytrzeźwieć z odurzenia własną wizją życiowego sukcesu, osiąganego bez Boga lub nawet z użyciem Boga. Świadectwo świętego Pawła Apostoła, które dziś usłyszeliśmy, jest jednoznaczne. Choć ma on mistyczne wizje zmartwychwstałego Pana i objawienia tajemnic Królestwa Niebieskiego, to jednak nie w wizjach i uniesieniach dostrzega dla siebie szansę na ściślejsze przywiązanie się do Jezusa Chrystusa. Prawdziwą okazję do komunii z Panem rozpoznaje w przyjęciu bolesnych ograniczeń swojej grzesznej natury i w akceptacji okoliczności zewnętrznych stanowiących dla Niego dotkliwy ucisk. Sam Jezus go o tej komunii zapewnia, mówiąc: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Oto prawdziwa gwarancja bezpiecznej wolności każdego chrześcijanina i całego Kościoła. Łaska Chrystusa Pana, moc Ducha Ożywiciela i ojcowska opatrzność Boga. Na nich się opiera doświadczenie życia chrześcijańskiego, życia z łaski. Wolność Kościoła nie jest bezpieczna bez tej ufnej wiary, że wszystko jest łaską i że nasze życie jest w ręku Boga, który zawarł z nami przymierze wieczne.
każdym pokoleniu Pan Bóg wybiera ludzi, którym daje to doświadczenie i uzdalnia ich do wyrazistego i jasnego świadectwa. W tym pokoleniu wybrał nas, wyznaczył nam konkretne misje, tak jak kiedyś powierzył je Abrahamowi, Mojżeszowi, Dawidowi, prorokom, Maryi i apostołom. Pozwolić Bogu, by zrobił z nami to, co chce, na oczach świata. Nie jest Bóg zaskoczony sytuacją, w jakiej znajduje się dziś Kościół w Polsce, w Europie i na świecie. Nie dziwi się Pan Bóg temu, jakie uciski spadają na Kościół i jakie choroby go osłabiają. Dobrze wiedział, jaki zamęt dotknie ludzkość w tym wieku i jakim złudzeniom będzie ulegać. I umyślnie wybrał właśnie nas i przeznaczył na te, a nie na inne czasy, byśmy naszym życiem wskazywali na tę jedną rzeczywistość pewną i niezmienną, która jest gwarantem wewnętrznego pokoju i bezpiecznej wolności Kościoła. Jest nią chwalebny krzyż Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Przez minionych 7 lat biskup Zbigniew uczył nas czytać i przyjmować Ewangelię w tym właśnie kluczu. Jubileusz 50-lecia kapłaństwa naszego biskupa Zbigniewa jest stosowną okolicznością, by uznać i podkreślić, że jego osobista droga wiary i jego apostolat były zawsze skupione na tajemnicy krzyża i zmartwychwstania Chrystusa. Każda życiowa okoliczność i każda sytuacja kryzysowa, z jaką się spotykał, stanowiły dla niego okazję, by mógł przeżywać i obwieszczać Paschę Jezusa Chrystusa, Jego uniżenie i Jego zwycięstwo. Słowo biskupa niezmiennie, jak wskazówka kompasu, która zawsze pokazuje północ, pomagało obierać ewangeliczny kierunek, ów jeden, jedyny punkt odniesienia, który zespala i wyjaśnia wszystko. Misterium paschalne. To dlatego księża mówili między sobą, że biskup mówi zawsze to samo. Do tego samego powraca, do tego samego wszystko sprowadza, niezależnie od punktu wyjścia. Zawsze kenoza, krzyż i Pascha. Przez uniżenie do wywyższenia, przez śmierć do życia, przez uznanie własnej grzeszności do usprawiedliwienia z łaski, przez zaakceptowanie własnej porażki do udziału w zwycięstwie Jezusa. I że nie można inaczej. Biskup podkreślał, że Ewangelia jest dobrą nowiną dla grzeszników, bo zbawienie jest za darmo. Nowe przymierze Boga z nami jest wieczne i nie można go złamać. Owszem, można z niego nie skorzystać i tak się zatracać. A posłuszeństwo Ewangelii i Eucharystia uzdalniają nas do życia mocą przebaczenia i tak owocują jednością Kościoła. Wdzięczność, jaką dziś wyrażamy naszemu biskupowi za lata posługi pasterskiej, jest echem tego słowa, którym nas hojnie obdarzył. Niech zatem w życiu księdza biskupa i w naszym wypełni się do końca Chrystusowa Ewangelia, która daje nam bezpieczną wolność. Amen.